Zielony proszek, który działa na wszystkie choroby. Zielony proszek, który wycofuje wszystkie choroby. Tak możecie przeczytać, tak możecie usłyszeć, oglądając kanały na YouTubie. Ja od wielu lat zajmuję się propagowaniem zdrowego trybu życia i mi nie wypada tak mówić. Ale powiem tyle. Dotarłem do badań, które udowodniły na grupie docelowej, bardzo dużej, że przyjmowanie tego składnika. A właściwie dwóch połączonych składników ze sobą spowodowało, że objawy Alzheimera ustąpiły w 29%. O tej strasznej chorobie nagrałem zresztą już dwa materiały, które macie na kanale. Więc co to jest i dlaczego należy łączyć? Zostańcie do końca i wszystko Państwu przedstawię w dalszej części materiału. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak spirulina i chlorella wpływają na zdrowie, jak je spożywać, jakie są przeciwwskazania, to zapraszam do obejrzenia filmu do końca. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym również na końcu filmu nie przedstawił dwóch wypróbowanych przepisów na zjadanie tych alg, po to, żeby to nie tylko było zdrowo, ale również smacznie przyswajane przez nasz organizm. Ten kiepski slogan reklamowy, od którego rozpocząłem film, ma jednak coś w sobie. Badania naukowe dowodzą jednoznacznie, czy jesteś osobą chorą, czy jesteś osobą zdrową. Połączenie tych dwóch substancji pomaga chociażby w dużej ilości produkować białe krwinki, a więc daje nam odporność. Ogromna prośba do Państwa, żeby kanał się mógł rozwijać, Wciśnij proszę guzik subskrybuj, wciśnij guzik powiadomienia, a żadne treści cię nie ominą. O co chodzi? Chlorella i spirulina. Niewielkie algi, bez których prawdopodobnie nie byłoby życia. Garść informacji historycznych. 3,5 miliarda lat temu, kiedy w naszej atmosferze nie było jeszcze w ogóle tlenu, pojawiły się małe, zielone algi. Właśnie mówimy o spirulinie. I co się okazało? Posiadają w sobie ogrom możliwości, jeżeli chodzi o wytwarzanie tlenu. Już po krótkim okresie czasu, jak na historię naszej planety, po jednym miliardzie poziom tlenu wzrósł do 1%. Dzisiaj mamy go 20% i jest Ogromne prawdopodobieństwo, że to wszystko zawdzięczamy tym drobnym organizmom. Co ważne, nie posiadają one w swojej błonie komórkowej celulozy, i nie ma znaczenia, czy jesteśmy znowu zdrowi, czy mamy upośledzony układ trawienny, bardzo łatwo jest przyswoić to naszemu organizmowi. Zacznijmy od tego, co bardzo często zabija nas mężczyzn: nadciśnienie wysokie trójglicerydy. O tym oczywiście mają państwo materiał, natomiast co ważne, organizacje zdrowia podkreślają i badania naukowe, że przyjmowanie już jednej łyżki tych alg, najlepiej jeżeli połączymy pół łyżki spiruliny, pół łyżki chlorelli, daje bardzo podobne efekty do tego, co robią statyny i inne leki. Zatem, skoro przy lekach mamy mnóstwo przeciwwskazań, czy nie warto wypróbować naturalnego pokarmu? W 1974 roku na Światowej Konferencji Zdrowia podkreślono zasługi spiruliny i chlorelli w nowoczesnym żywieniu. Dzisiaj NASA przygotowuje się do tego, aby te glony mogły zasiedlić inne planety, czy mogły być hodowane na pokładach statków kosmicznych. Science fiction? Nie, to się dzieje na naszych oczach. W 1993 roku WHO, czy się z nią zgadzamy, czy nie, ogłosiło światu: Spirulina i chlorella jest przyszłością odżywiania. Między innymi to jest ogromna zawartość białka, ale również żelaza, ale również brak udokumentowanych przeciwwskazań, skutków ubocznych. To jest niesamowite. Może, jeżeli kupimy zanieczyszczoną, to mogą być jakieś problemy, wypryski skórne, uczulenia. Nie bierzmy tego od razu pół worka. Zacznijmy od jedzenia pół łyżeczki w przeciągu dnia. Ale poza tym możemy to podawać już małym dzieciom, nawet od pierwszego roku życia. Co z ludźmi, którzy mają cukrzycę? Dzisiaj bardzo trudno jest znaleźć pożywienie, które nie ma węglowodanów i które nie podnosi nam do góry zawartości cukru. Natomiast te zielone algi okazuje się, że znowu przyjmowane w ilości około jednej łyżki dziennie, to naprawdę nie jest dużo, potrafią obniżyć wartość glukozy we krwi nawet o 20 mg na decylitr. To są naprawdę bardzo duże ilości. Wątroba, organ, który bardzo ciężko pracuje, organ, który podczas pracy potrafi nawet o 1 czwartą zwiększyć swoją objętość. Co jest ważne, na pewno słyszeliście Państwo o tym, jak bardzo dużo mamy w tej chwili metali ciężkich w pożywieniu, w atmosferze, i znowu te małe glony, mikroglony, mają niesamowitą właściwość. One otaczają jakby te cząsteczki metali ciężkich i pomagają je usunąć. Mogliście Państwo słyszeć o helatacji. Ale również są badania mówiące o tym, że stłuszczenie wątroby i alkoholowe i niealkoholowe również można cofnąć, bo pamiętajcie: wątroba jest bardzo ciężko pracującym organem, ale jednocześnie wątroba potrafi się regenerować. Pamiętamy, przy przeszczepie to jest około 1 trzecia, 1 czwarta wątroby i ona potrafi rozwinąć się do normalnych rozmiarów i przejąć pracę. A co z alergiami? Dzisiaj prawie każda rodzina ma kogoś, komu doskwierają alergie. Szybki przepis. Jedna łyżka spiruliny, jedna łyżka chlorelli, trzy łyżki oleju z czarnuszki i 10 dekagramów kapusty kiszonej. Jest to dość trudne do zjedzenia na samym początku ze względu na smak, taki wiecie, te algi tak troszkę pachną rybą, trochę taki ziemisty mają posmak, ale jeżeli teraz zblendujecie to i te składniki dodacie jako zasadnicza część szejka, który zastąpi nam całkowicie jeden posiłek, okaże się, że być może nawet po 10-12 dniach objawy alergii, miną albo ustąpią w znacznym stopniu? Cóż nam zależy, aby spróbować. Luteina, zaksantyna możecie przeczytać na ulotkach możecie kupić suplementy. I być może, że one są dobre. Być może, że one mają doskonałe działanie na nasz wzrok. Natomiast to wszystko będzie zależało od tego, jak zostaną... Te substancje pozyskane i musimy te algi przerobić. A dlaczego mamy to czynić, skoro mają słabe błony komórkowe? Skoro nawet przy wrzodziejącym zapaleniu elita grubego, chorobie reśnińskiego krona, przy celiaki, my łatwo możemy to przyswoić. Dlatego zanim sięgniemy po coś przetworzonego, co kosztuje znacznie więcej, sięgnijmy po torebkę chlorelli, po torebkę spiruliny. I zobaczmy, jak wpływa to na nasz wzrok. Co ważne, on chroni siatkówkę przed promieniowaniem UV. Nawet jeżeli ona już jest dość mocno e, zniszczona, to te procesy regeneracji, które zachodzą w naszym organizmie, potrafią nam być może przywrócić wzrok. A co ważniejsze, z tym wzrokiem to może mnie troszkę poniosło, ale jeżeli chodzi o ostrość widzenia, to już jak najbardziej tak i mamy na to badanie naukowe. Te zielono-niebieskie algi wspomagają odchudzanie. Pewnie nie jest to takie antidotum: wow, kupię cztery torebki i już natychmiast jestem szczupły. Ale uwaga, Badanie naukowe, gdzie przyjmowano po jednej łyżce tych zielonych alg, nie zmieniano totalnie niczego, jeżeli chodzi o ruch, jeżeli chodzi o zdrowie, spowodowało, że po trzech miesiącach ubytek wagi był między 1,5 a 3 kg. No ktoś by powiedział, D nie urywa. Ale zobaczcie, jeżeli dojdzie nam jeszcze ruch, jeżeli dojdzie nam deficyt kaloryczny, może się okazać, że pomoże. I będzie to znowu jednym smacznym posiłkiem. Przypominam, że na koniec filmu podam dwa sprawdzone przepisy: paluchy lizać. Krem de la creme zostawiłem na sam koniec. Bardzo wiele osób na moim kanale je bardzo mało mięsa albo nawet nie je są weganami, wegetarianami i teraz pytanie, skąd wziąć witaminę B12, skąd wziąć białko. O ile z białkiem nie ma totalnie żadnego problemu, no to ta B12 już jest problematyczna. I teraz uwaga, zarówno spirulina, jak i chlorella posiadają B12. I teraz trzeba by było nakręcić cały oddzielny film na temat witaminy i na temat witaminy, która wygląda jak witamina, ale nie jest aktywna, jest w jednym, jest w drugim. Natomiast, jeżeli połączymy te dwie substancje, czyli łyżka chlorelli i łyżka spiruliny, to okaże się, że nie ma szans na to, żebyśmy mieli totalny deficyt witaminy B12, nawet jeżeli z tych pokarmów odmięsnych zrezygnujemy. Oczywiście, w przypadku, kiedy już trafimy do lekarza, Albo objawy wskazują jednoznacznie, że te B12 jest nieobecne w organizmie, być może nie będzie to dobry pomysł, aby tylko tym to uzupełnić. Pamiętajcie, jestem wielkim zwolennikiem badań i robienia tak zwanych wyników, ale jedząc systematycznie nasze glony, możemy być pewni, że B12 w naszym organizmie nie będzie brakować. No to jak byśmy to zjedli? No może zróbmy pesto! Najlepsze pesto na świecie, wspaniałe zielone, jedna łyżeczka chlorelli mała, jedna łyżeczka spiruliny. Do tego 100 ml świeżo wytłoczonego oleju z lnu złotego. Do tego dwie duże garście wymoczonych uprzednio orzechów nerkowca wróć. Nerkowca. Żebyście Państwo nie mówili, że nerkowiec nie jest orzechem, to wszystko wrzucamy do blendera, blendujemy do tego magiczny składnik w postaci naci od czerwonej rzotkwi. Normalnie to wyrzucamy, tutaj dodajemy do środka i pesto paluchy lizać. Jeżeli teraz połączymy to na przykład z makaronem, który można kupić. Wykonany jest w 100% z groszku, a jakże smacznego. Mnóstwo firm na rynku oferuje nam substancje, które mają dużo chlorofilu, bo chlorofil to życie. Chlorofil potrafi uzdrawiać nasz organizm. Ale teraz pytanie, czy warto płacić kilkaset złotych za butelkę czegoś, skoro można sobie kupić za kilkadziesiąt złotych? Duży zapas spiruliny i chlorelli. Po raz trzeci powtórzę: ściany komórkowe nie zawierają celulozy, dlatego bardzo pięknie można to przyswoić. I teraz uwaga w tych glonach jest największa na świecie zawartość chlorofilu. Ona dochodzi nawet do 5% wagi. Nie ma czegoś wspanialszego, jeżeli chodzi o chlorofil. Między innymi, spożywanie systematyczne może nam pomóc, jeżeli mamy nadmierną potliwość, a coś z nieświeżym oddechem. Można coś kupić na nieświeży oddech, żeby zamaskować, natomiast spożywanie naszych alg jak najbardziej może nam pomóc. Wiemy, jak spożywać. Wiemy, że nie ma skutków ubocznych. Dlaczego mamy to łączyć? O ile. Chlorella potrafi detoksykować, oczyszczać, spirulina potrafi odżywić, to co się stanie, jeżeli zastosujemy te dwie algi razem, jednocześnie i przemieszamy to? Oczywiście jest to uzupełnienie. I każdy z nas jest inny, dlatego uważam, że jeżeli mamy stosować, to stosujmy to łącznie. Nie najpierw jedno, później drugie i zastanawiamy się, co robić. Łącznie stosujmy 50% na 50%, gdzie kupić. Internet jest oczywiście wszechwiedzący. Ale ja Państwa zapraszam na nasze strony soczyście.eu. Jak Państwo wiecie, jestem albo nie wiecie, jestem założycielem takiej ogólnopolskiej sieci pijalni soków i olejarni pod marką Soczyście. I właśnie na stronie soczyście.eu możecie kupić. Czyste pod względem biologicznym. Jeżeli kupujecie w innych źródłach, bardzo proszę, poproście o certyfikaty czystości. Mykotoksyny, które mogą być zawarte, zniszczyć mogą nasze zdrowie, jeżeli będziemy je razem spożywać. Dlatego macie Państwo takie miejsce w internecie, wpisując hasło, naliczy nam się rabat. O chlorelli, o spirulinie można by było mówić długo. O historii, o kortezie, o Aztekach, o tym, jakie można robić wspaniałe ciastka i one będą zielone, szrekowe. Ale mam nadzieję, że tym materiałem Państwa zachęciłem do dalszego pogłębiania wiedzy na temat tych wspaniałych żyjątek, bez których prawdopodobnie nie byłoby życia. A teraz dwa obiecane przepisy. Jedna łyżka chlorelli 1 łyżka spiruliny, 3 plastry ananasa, jedno kiwi, 2 łyżki jagód goi, jeżeli posiadamy, 200 ml wody, no i oczywiście 1 łyżka wytłoczek lenianych. To wszystko wrzucamy do blendera, blendujemy minimum minutę, Aż konsystencja nam się połączy. Jeżeli na początku nie możesz tego przełknąć, to oczywiście można bez problemu dodać garść daktyli, po to, żeby to troszkę zasłodzić. Ten koktajl to jest ulubiony koktajl moich dzieci. A jeżeli teraz chcemy coś bardziej odżywczego, mniej na słodko, bardziej po południu, to drugi koktajl jest już takim koktajlem obiadowym. Jedna łyżka chlorofilu, jedna łyżka spiruliny, dwie łyżki soku z cytryny, dwa awokado, jeżeli macie dostęp, to hasy są naprawdę wspaniałe, jedna szklanka soku z jabłek i dwie łyżki wytłoczek z lnu. Jeżeli mamy dobry blender, możemy zredukować tutaj ilość płynu, po to, żeby powstała piękna, gęsta masa. Ta masa będzie jak najbardziej już gotowym szejkiem, który zastąpi nam to jedzenie, ale może być też smarowidłem, żeby jakiś zdrowy chlebek posmarować. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że jesteście na tym kanale, że śledzicie te treści i że piszecie Państwo do mnie. A jeżeli chcecie przypomnieć sobie o strasznej chorobie, jakim jest Alzheimer, to tutaj macie. Przypomnienie materiału. Do zobaczenia!